Cześć, jestem Nietrze. Dzisiaj tak zaczynamy już od środka. Kolejny odcinek Bedwarsów. Okej, okay, kupujemy sobie seta i dzisiaj, no, mamy w teamie same dziewczyny. A jak to z dziewczynami? Zero organizacji, zero wszystkiego. Jedna, nie, dobra, jest jakaś organizacja. Ania 320 muruje tego, respa, okej. Okay. Znaczy łóżko, no. Łóżko, respa. Resp jest tam, łóżko. Ja tutaj sobie robię seta, ta też robi seta i nikt nie buduje mostu, no nikt nie buduje mostu. Chyba się biorę za budowanie mostu, chociaż ta trochę tam zaczęła budować most, ale jak widać, no... Zbudowała jakieś 4-5 klocków, no i to tyle. No i jeszcze wyszła z gry. Ania, no świetnie, no świetnie. Czy wy to widzicie? To chyba był jakiś żart. Czekajcie, dobrze mi się? Kolejna wyszła, patrzcie, zostałem sam. Zostałem sam. W żółtych jest cztery, w żółtych są cztery osoby. W zielonych jest jedna, czyli ja, w nawiasie. I w czerwonych jedna. Teraz ciekawe, czy to ugramy. Tak powiem, okej. Okay. Da radę. Muszą się, najpierw muszą się, tak powiem, rzucić i wytępić w jakiś sposób. Ale ze względu na to, że czerwonych jest tylko jedna osoba, to teraz są mniejsze szanse, bo jakby było tak fajnie ułożone, na przykład są cztery teamy, że jest czterech żółtych, pięć niebieskich i na przykład dwóch zielonych i tylko ja jeden w czerwonym na przykład jestem, to by było bardzo fajnie, bo by się tam ci wytępili i by zostały po jednym z drużyny, no i już czerwonych wytępili, no i teraz jestem ja, oh fuck. Teraz tak robię refy. Czy na lepszy miecz jednak. Okej, okay, kurde, nie ma czasu trochę. Okej, okay, o, już na mnie lecą, fuck. 45 kratek, spóki co spokojnie. Fuck, zmniejszają się te kratki. Ja mam jeszcze poziom głodu nieogarnięty. Nie ma czasu, 40 kratek. 41, co oni się budują? Nie wiem, co oni tam robią. Dobra, w tym czasie... Fuck! Dobra, jestem gotów na klepę. Fuck. No nie, 2 VS 1. Chyba jakieś żarty i to Stevie jeszcze jakieś. Fuck by to. Żarty? Wywalać Stevie. No, tak jest, nie dam się. Gramy to do końca, zbieramy żelazo, robimy refy, gramy to do końca. Nie ma mowy, nie możemy tego przegrać. Dobra, teraz robię sobie lepszy pancerz, bo się będą na mnie coraz lepsi rzucać. Więc robimy sobie klatę. Tą, najlepszą. Ty, ja bez seta ich biłem, aha. Dobra. I robimy przede wszystkim tego seta podstawowego, zanim jakiś kolejny odpał się na mnie rzuci. O, już, tak. Też bez seta? Pff, oczywiście, Steve'ek. Same Steve. I myślę, że tak coś ugrają. Chwila, jest to łóżko od tyłu zamurowane? Fuck, od góry chcę! Takie buty. O, fuck. Od góry nic nie zdziała. Kurde. P, force failed. Mindfucka mi zrobił. Kurde, patrzcie, jakie to było pro, dobra. Jaki mindfuck. Kurde, budulca trzeba. Tego lepszego, dobra. Ja pierniczę, dziewczyny wyszły dwie, no i ja sam muszę teraz ugranić arenę. Teraz jest forma, teraz to co innego, jak poprzednio. Kurde, muszę się na nich rzucić, na tych Steve'ów. Oni myślą, że coś w ten sposób ugrają, tak? Fuck, moja aura nie ma takiego zasięgu. Jak nie od przodu, to od tyłu muszę być gotowy. Od tyłu będzie atakować.
A myślisz, że... Fuck! O kurna! Ja pierniczę, rzucam się tam na nich! Robię... Kupuję budulca i kurde im drogę! Będę tamować, nie dam im przejść! Nie dam... Skurczysynom! Ja pierniczę, jak się... Wczuwam, ło! Ta Steve, ja się na niej rzucam! Cztery typy... Nie, cztery typa to nie wiadomo, jakiś tam może być jeden wykokszony i plus ci będą mi bić do tego, no to może być różnie. I teraz co? I teraz co? Robisz nową dobudówkę, co? Bo ja tu pilnuję. He? I co? Co mi teraz robisz? Budulca mógłbym skoczyć i dokupić. Kurczę, ja o tym nie pomyślałem. Jeden raz spokojnie mi wystarczy. Zgodę na taki set, no spoko. Jeden raz spokojnie mi wystarczy. Chyba, że jakiś odpał. Pff, tam, jeszcze sobie wziął, kurczę, i bez seta. Jednak się zawrócę. Dobra. Ten odpał... Spoko, ile zostało? 16 minut. Sporo jest tej gry, sporo. Ile ich tam jest w teamie? Czterech, no. Bym się na nich rzucił, ale tak powiem, ktoś tam może wykorzystać i się rzucić w tym czasie na moje łóżko. Myślisz, że mnie zrzuci? Ryzykuję. O, fuck. Dobra, rzucę. O, fuck. In shit. Oni sami spadają. Przecież nie, teraz muszę uważać, bo może ktoś to wykorzystać. Że ja na nich lecę. Może i Stevie. Bez setów. Dobra. Zmieniłem zdanie, nie wystarczy mi ten jeden ref. Jak tak mnie każdy będzie bić po kolei, ten skillofa, no to w końcu zdedam. Vision 123.pl. Budują się od góry. Fuck. O kurde. Dobra. Chcę po refy, fuck. To może być różnie. To może być bardzo różnie. Nie fajnie to wygląda w każdym razie. Chyba leci mi stąd. Kurde, mnie zniszczyli. Ja pitole, ło. Myślałem, że wyjdzie, ale no... Było ich za dużo. Ten z tej strony się kopał, ten z tej strony ja pitole. To było dla mnie za dużo. Teraz ja się na nich idę rzucić. Nie mam na to wywalone. Idę się na nich rzucić teraz. Ile mam tego? 6. Ty jeszcze typ jeden jakiś na mnie leci, bo jest już tu już zniszczone wszystko, ale dobra. Dalej. Nie wiem, refów nie dokupuję, robię sobie miecz i idę na nich. I rozwalę kurczę. Może nie wygram tego? A no cóż. Co by sobie tutaj dokupić? Mieczy no, bo ten mi się kończy. Zasiadam Irona. Jeszcze ktoś na mnie idzie. Wierzycie w to? Ja już nic nie wierzę, naprawdę. Tak, chcę rozwalić. Łóżko, którego nie ma. Aha, patykiem chcę mnie rozwalić. O kurde! To jest nie fair 4VS1. Budulca zaraz sobie muszę dokupić. A ten Projo chce to wykorzystać mnie. Wykorzystać mnie, kurde, jak to brzmi wszystko dziwnie z moich ust. Dobra. Tenesi tutaj. Okej. Dalej odpalę. Teraz Pro Joe muszę zabić. Oni tak po kolei będą na mnie, aż mi zniszczą. No to ja lecę dodatkowe refy sobie dorobić. Jakie hety, tak hity. Dlatego Pro Joe się rzucimy. O, ktoś tu jeszcze jest. Ta łóżko chce mi rozwalić, które już jest rozwalone. Nie, no pozdro. Na serio pozdro. Rozwalam moje łóżko.
którego już nie ma. Gra jeszcze trwa 12 minut. Więc spoko, można coś ugrać. Aha! Chyba typ Taurum był. W każdym razie, dobra, dorabiam tyle refów i w ogóle wszystkiego seta mam ok. Kolejny mieczyk mi się... O! Opuszczają powoli opuszczają. Dobra, nice, powoli opuszczają. Już ich ile tam jest? Trzech. Może bym ich wykończył. Zaraz lecę ich wykończyć. Refy dodatkowe, nie wiem, może lepiej na mieczyk sobie zebrać. Refów 9 chyba raczej wystarczy. Tak, też tak myślę. Na mieczyk. Jednak, a klata? Klata w dobrym stanie jest. Martwię się gorzej o hełm, ale dobra. I uwaga. Co? Mieczyk. Kolejny mieczyk chyba już. Któryś tam z rzędu, ale dobra. Dołożę go sobie tutaj. Ten mogę... Tą tak powiem wziąć. I dobra, lecę na nich. Łóżka już mi nie rozwalam, także nie muszę tutaj kampić. Bo już mnie rozwalili, teraz ja muszę ich rozwalić. Za moje łóżko. Nie wiem, czy za długo pożyję z tym. Dobra. O, już sety se robią na mnie. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Ze względu na to, że mam ponad... Jednak mogłem więcej tych ryfów dorobić. Mi się do końca chapa odregeneruje. Jakie cheaty! Kurde, macie. No i mnie wykończyli. Dekle. No cóż. A widzieliście, że chociaż się starałem. Dobra. Ile odcinek trwa 11 minut? Nie wiem. Walimy kolejną rundę, dobra. Która to jest arenka? Gdzie jest najwięcej typa? Z tego co widzę, wioska. To jest prawdopodobnie wioska, idę do moich szczęśliwych zielonych. O nie! Co ma to znaczyć? O nie, to jeszcze z błędem, bez pracy. Nie wiem. Dobra, jest Roderick mam tutaj. Okej. Okay. Dobra, robimy tam jeszcze jedną rundkę. Za 40 sekund rozpocznie. Niektóre niki w tej grze, w Minecraftie ogółem jakieś dzieci wymyślałem i one są tak powalone, albo ściągałem niki od Anglików z premkami niby i wbijają się, chwalą niby, że mają premkę, a tak naprawdę weszli z konta non-premium na niku premium, no. Skąd ja to znam? Albo jakieś dziwne niki, albo jakieś z przekleństwami i tak dalej, i tak dalej. Typowa podstawówka się tutaj kłania. Siedem, pięć, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Mam nadzieję, że teraz będzie o wiele lepiej i mnie nie zostawią, tak powiem, samego na pastwę losu. Roni, chwila, ile ja tu mam? Dwóch typów. Ja... Ten jeszcze na ławku, ten ma ZW. Ten ma ZW, znowu to samo, jak wyjdzie to już w ogóle. To on by być w innej drużynie, ale jednocześnie z wami. Aha, czy już troll jest, tylko ciekawy teraz w jakim drużynie on jest. Roni, dawaj! Fuck, teraz muszę sam wszystko robić. Nieprzyjemnie tak jest, nieprzyjemnie. Dobra, robimy tą rundę i... Koniec. Runda trwa 25 minut, dobra. To akurat będzie odcinek tam trwało chyba pół godzinki, godzinkę, nie wiem, czy w ogóle ktoś... Komukolwiek chciałby się w całości oglądać. Okej, okay, teraz bloki, budujemy się do Irona. Przede wszystkim bloki. W ogóle mogę najpierw bloki robić, a nie kurczę seta, bo teraz oni pewnie już są... Przy środku, chyba że śpią niektórzy. Dobra, włączam touchpada jak widzicie. I tak powiem, szybciej mi idzie touchpadem niż myszką. Bo na lapku jestem, okej. Okay. Po prostu tak, przytrzymuję prawie to już touchpada i strzałkę w dół. Nie mam WSA do sterowania, tylko na strzałkę gram. Tak się przyzwyczaiłem i lecimy. O, już ktoś tam jest na środku, widziałem na radarze chyba, albo ktoś się zbliża. Fuck, już są na środku, dobra. Bierzemy chyba jeszcze tego Irona. Całego. Ten typo. Wrócił? Jest. Chyba głową obrócił tylko. A? Ja nie mogę. Jakiś, kurczę, dwulatek chyba. Przedszkole albo podstawówka. Nie, podstawówka nie. Przedszkole się kłania, naprawdę. Chyba dopiero ogarnie, jak się w Minecrafta gra. Jesteśmy rozdzieleni na kilka teamów. Serio XD? Tak, serio. Jakbyś nie widziała tabelki. Ach, dobra.
Dobra, co kupujemy najpierw? Kupujemy prozbroję ze względu na to, że jesteśmy sami. Okej, okay. I kupujemy promieczyk. Zbieramy na promieczyk najlepszy. Nie kupujemy tych tańszych itemów za 7, znaczy za 1 złota, dobra. Tylko kupujemy najlepsze i najlepiej jednego refa. W jednego refa się zaopatrzyli, dobra. Na środek raczej już nie pójdziemy, chyba że ktoś tam ustąpi. Jakoś się dobuduje. A tak to nie za bardzo. Okej. Jedzonko. Ja już myślałem, że zmarnowałem tego Irona. Mieczek ten. Bym po te 3 złota na ten mieczek Ironowy pojechał, poszedł. Tego bym musiał zabudować, żeby nasz team wygrał, ale nie wiem, czy to cokolwiek da. Już się budują tutaj do mnie. O! O! Dwóch typów z czerwonych jest, mógłbym ich skapać, tylko tak bez refów. Trochę się cykam. Ułem się cykam, 2 FOS, 1, 2. Wziął tym mieczem akurat. Tak, 2 refy. Kupujemy, dobra, i lecimy na środek. Lecimy na środek. Tego zamuruję. Roniego może dzięki niemu ten team wygra. Też nie wiem. Bo to jest niepotrzebne, ale dobra. Zamurowałem go, on jest awk. Zrobić. Nie, dobra, idziemy. Ile ich tam jest? Sojusz rzucisz czerwony, błagam, nie. Nie, 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 nie. Jednak jeszcze parę razy sobie dorobię. Dobra, zamurowane jest łóżko? Kilo nie zdążyłem zrobić, fuck. Teraz muszę łapką rozglądać. Dobra, robimy kilo. Idę po więcej brąza i murujemy łóżko, choć nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, no bo... Ile jest tych osób? Trochę ich jest, jeden FWS jeden. Właśnie, ja nie mam wszystkich ogarnąć, nic z tego. Fak. Czy jest łóżko? Dobra, muruję łóżko. Muruję łóżko. Muruję łóżko. Już! A to będzie surprise, motherfucker. Surprise, surprise! Znowu ktoś idzie jakiś przypał? Nie? Jednak nie idzie. Kupuję te refy, dobra. Muszko zamurować! To już się zbagowało na rozwalaniu kogoś tamtego typa. Dobra, kupuję to. Wiesz, nie wiem, czy to cokolwiek... Dziwne masz czytać, nie wiem, co za godzinę, jak ja naprawdę po słownictwie widzę, że albo gimbaza, albo pocałówka. Tak ogółem. Albo nawet przy szkole. Bo przy szkole ludzie się jeszcze tak wiecie, co się dzieje. Na przykład dwa auto kogoś bez i to jeszcze na oczach nauczycieli, no! Dzisiaj w szkole może się praktycznie wszystko wydarzyć. O, wraca ten sam typek. Jak się nie miło, jak się cieszę. Specjalnie na niego czekałem. Co to? Aura z skillowa na HP? No, tak, bez seta. Ale przypał. Tak, ja skillowa jeszcze nie. Łóżko niebiescy. Ja nie jestem niebiescy. Ja nie jestem niebiescy. Dlatego do tego team nie idę, bo zawsze niebiescy jako pierwsi. Ups, o. Czyli mnie jakiegoś konfidenta tam. Rani, zdawało się, czy on się ruszy. Nie, to ja się ruszę. Tego mi kratki skaczą. Czyli niebiescy już całkowicie odpadli. To mi zostało. Czerwoni żółci powinni się wytępić, a ja zostaję na koniec. Dobra. Czerwoni i żółci teraz muszą się wytępić, więc nic nie robię, tylko muruję. W zasadzie. O, ciężko jest tak, jak jest ktoś na napój i sam muszę wszystko ogarnąć, ale dobra, jakoś to jakoś radzę. Proszę, spoko. Teraz musiałbym po tego Irona polecieć. Ten typowie, znaczy ta typiara bierze koleżankę. Więc może być teraz serio różnie. Może się nawet cały team na mnie rzucić. I wtedy to już no more changes. No more changes.
Co, kurde? Aha, ja się zamurowałem. W recepie. Świetnie. Świetnie. Fast breakiem może jakoś się odmuruję stąd. Ale ty typu zadał chyba. Nie, nawet nie rozwalił łóżka, patrzcie łóżka. Teraz nie mogę zamurować, fuck. Dobra, będę trochę ciszej. Bo już tak... Nie patrząc, jest już godzina... Ktoś tam łazi? Mi się wydaje. Jest godzina 0.41. Fuck, musiałem to zamurować, Trespa. Teraz nie mogę nic zrobić, nawet z breakiem tym. Ten typ musiałby wyjść. Fuck. I dlatego nie należy murować typów na FK, którzy stoją na respie. Jeszcze nauczkę z mojego błędu. No i znów ktoś na mnie leci. O, może mnie odmurują. Patrzą, gdzie oni są? O, ci odmurują mi zera. A nie, ja najpierw łóżko rozwalić. No, dobry pomysł. I to swoim żółtym. No i po łóżku. No i teraz jak mnie dają, no to... No i... Świetnie. Po prostu świetnie. Nie wiem. No dobra, walimy jeszcze jedną rękę. Żeby nie wyszło tak jak ostatnio. Walimy jeszcze jedną rękę. Może teraz coś fartownego wyjdzie. W tamtej pierwszej było o włos odgrany, o włos dosłownie. Ale niestety rzucili się na mnie wszyscy po prostu, no i już jak wyszło. No wszyscy się rzucili, jedna osoba mnie dała. Ja nie mogę. Ktoś mnie zauważył. Oj, się to ber. Do kogo mam iść? Aha, dobra, liczebność teamów, no tak. Żeby było po równo typa. Dokładnie, 3x3. Dobra. Nie wiem, czy fast break się w ogóle... Aha, to tam. Byłam się odkopać, ale jest jedna kartka na jedna, jak jesteś zamurowana na łem. Jedna kartka na jeden, no to nie macie... Z innym typem, oczywiście z innym typem, to nie masz jak się odmurować po prostu. Nie da rady, za nic. Nawet jak się nuka rozpaliło. To nic po prostu nie pomoże, żeby to zrobić czemu nie widok, dobra. Czekamy na ten start. 47 sekund, 45, 44, 43, 42. I tutaj jak się wychodzi, zegar się zrobi inny kolejny minut. Czekania. Zielonych jest... Ty, ja idę do zielonych. To jest mój team. Aha, drużyna jest pełna. No świetnie. Aha, ty na świcie tak sobie łapą lata w powietrzu po prostu. O, dobra, dołączyłem do zielonych. Aż ten team nie za bardzo mi szczęście przynosi. Nie jest zbytnio liczny, nie wiem. Dobra, przypisuję się do niebieskich, bo jest więcej typa. O! To żółty to znaczy, No i świetnie, teraz to idzie i już, o, tym. Chyba, że może to jakiś fajny progracz. Ale po niku sądząc, no to... Ta, hejka. Hejka. Udajemy, że jestem wesoły. No w sumie, co się martwi, to jest tylko Minecraft, to jest tylko gra, pamiętajcie o tym. Może ja trochę przesadzam, może za bardzo na poważnie biorę, ułem te całe wszystkie gry. O, widzę, że typ jest spoko, już buduje most. To mi się podoba, tak organizuje mi się podoba. Ja robię sobie setę, a ten most buduje. Dobra, już go jeszcze powinien zamarować. To mi się podoba, tylko mi się swoim złotem nie podzieli. Życie, no to... I tak muszę lecieć na środek. Takie osety na szybciutko sobie zrobiłem, żeby wyglądało, że jestem już niby taki jakby wykoszony, tak średnio. I tutaj uwaga, pod koniec brakuje tego materiału. Serio!
Serio? No dobra, ale co robić? No i tam typ już na środku jest przez to. Kurczę, no. Dobra. Aha, dodam przy spoko. Ja jestem tak powiem najbardziej gokoczony i niby setę lecą. Także spoko, ale jest jakaś organizacja, ja sobie robiłem seta, a się budowała, jest spoko. To mi się podoba taka gra. No ej, całe złoto. A, zostawiam dwa. Miłosy, nie, serio, miłosy jest spalony. Te wyspy są w kształcie serc, też mi tyle wydaje. O, w trójkę lecą, fuck. Dobra, trzy złota mam na mieczyk, spadam stąd. Dobra. Muszę ciszyć, no serio jest mi, no. Trochę się tak powiem uciszam. Postaram się zostawić, bo tu są takie emocje. Łóżko nie jest zamurowane ze spiritu. Trzeba budować łóżko. Aha. Co się zabra? A nie, no dobra. Zdawało mi się. Dobra, kupuję budulca. Kilofa nie kupiłem. Na kilka plasy to zostawię. Tyle? Dobra, oby ta gra wyszła. Oby ta gra wyszła. Zawsze jak nagrywam, to mi nic nie wychodzi. A jak nie nagrywam, to każda ręka wychodzi. To jest właśnie takie ironiczne. Inaczej tego nazwać nie da. Ironiczne. Pewnie nie daje się jeszcze dziura, że można to normalnie wejść. A nie, to nie ma dziury. Dobra. Ja sobie zbieram teraz żelazo, a ja muruję tutaj. No. I leci na środek, zadać pewnie. Chociaż. Nie wiem, więcej. O, żelazo jest jakieś. Fajnie. O, fuck. Jeszcze jedno żelazo. O, no dobra, jest nice. Spokojnie. Tylko gram, w którego gram już tak jak nie patrzy 7 lat, ale dobra, to tylko Minecraft. Spokojnie. Naprawdę, jestem panowany, spokojnie, no ale naprawdę, jak po prostu jest jakieś... Chociaż Minecraft nie jest aż taki, żeby aż tak, kurczę. No dobra. Mogę sobie budulki zrobić, ale dobra. Mogę wziąć tego. Teraz uważam, że się ty przerzucały. Ach. Na radarze nic się nie dzieje specjalnego. Zerf to robić. Tak, to jest dobry pomysł. Bloki, żeby to dokończyć murować. Może to mi lepszy. Nie, piasek starszy. Tam pod koniec. Gdyby mi piasek. Dobra. Okej. Ja sobie budujemy. Ma być dokładnie. To ma wpływ na to, tak powiem, jak szybko nam się przyjął, jakby na przykład nikogo nie było i brakowało, i tak powiem, żebyśmy dolecieli, już jeden klocek, gdyby nie jeden klocek, byśmy wygrali. No, dokładnie. To chyba pasuje jakieś jaja. Znowu solówka. Nieudana pewnie. Fuck. Nie, tamta solówka. Szkoda, że nie nagrywam tamtej pierwszej, bo tamta solówka pierwsza mi się udała. Robię sobie teraz może lepszego seta. Mieczek mam spoko, więc nie muszę mieć dorabiać. Tak, robię sobie tą lepszą platę. Pozwolę się cykam lecieć. Nie namurowałem do końca. Teraz na refi zbieram.
Jak gdzieś nawet tam te 8 rep nie starczyło po prostu. Mogłem jednak więcej dorobić. I może bym jakoś tam to wygrał. Dobra, ja znam się dodatek. Na wszelki dodatek. Okej. O, już z pierwszego refa muszę zjeść. Coś mi brzydko pachnie. Poleciał. Tamten mnie odmurowuje. Czyli że praktycznie nie uda się dojść. Ja się radę, chyba że takim jumpem, jeszcze to jest ryzykowny jump. No dobra, albo dobra, niech ci się powybijają, ja tutaj po prostu sobie po kampie. To jest najlepszy sposób. Poczekać, aż oni się powybijają, a ja sobie tutaj kampić i zbierać na ref. Takim sposobem właśnie wygrałem. Oni się pobijali i tymi, i potem jeden team musiałem załatwić. A takie rzucanie się na hama. Jak powiem, w tłum, w tych czerwonych, w tych niebieskich, w tych żółtych. Tych czerwonych, tych niebieskich, tak jak tych bo zawsze do zielonych jedynie, to coś się przyzwyczaiłem mi to mówię. To nie ma sensu, żeby się rzucać na nich, dobra. Ja jestem zamorowany, wiesz jeszcze. Mamy sobie tego bluca. Bo teraz te lepsze. Dobra, te lepsze kurwa. Tego N-Stone, bo to jest ogólnie coś do zniszczenia. 31 S, o komu mógłbym to nawet zamuruje tą pierwszą warstwę, nawet może by się uda tym N-Stone'em. A tu nagle typ przychodzi zabijany i ja tego nie zdążę zamurować. Taki ironik to dobry. Ciekawe, czy mi to wystarczy, jak nie to pieski resztę. Właśnie na tej samej arence mi się udało to zrobić, tak wygrać. Okej. Okay. 2, 3, akurat ideo, starczyło mi tego, dobra. Zbieram, że nie ma praktycznie jakiś efekt mogę go kupić za żelazo. Potion of healing 2. Speed. Healing by mi się bardzo przydał, teraz trochę bardziej się opłaca zakupować, bo ich aż 13. Spoko. Teraz zbieram na napotkę healing 2. Nie wiem, czy to... Dobrze, że będzie się. Dobra. O, w dwójkę na mnie lecą. No, nie wiem, kto to taki do mnie dzwonił, no i już się domyślam. Dobra, szybko to nadrabiamy. A może jakoś uda nam się to wygrać. Było cienko, ale ja już przeszedłem, widzicie klepę? Taką, dam radę. Dobra, robimy tego prostszego seta. Prostszy mieczyk. Czy tańszy zarazem. Teraz kupujemy refy. Kupujemy. Refa. Nie wiem, dzięki temu, że miałem lepszego seta przeżyłem. Wyrzucałem w zasadzie tam. Zdałem ich. I teraz muszę przeczytać, że oni się wybiją, ale na złość nam się uparli akurat. Nie mogą być zielonych. Zadam do mnie moim nogi, zaraz zobaczę na sklepie. Okej. Kupuję te refy. Teraz muszę nadrobić sobie. Dobra, nadrobimy seta. No i tak nie odrodzą się na mnie rzucą. Jeszcze raz, kolejny. Tak, że nie byli na to za bardzo przygotowani, jak widzicie. Ja nie wiem, fajnie niczego.
prostu. Dobra. Fakt, nie przygotowałem się. Patrzcie, jak jedna debila. On nie łóżka, zamiast się dobierać, to po prostu... Lepiej się zasłania. Jeszcze się zasypałem. Jak się tymi horrorami na mnie rzucają, to jak to kurczę grać? Fak, już to się na mnie rzuca, już. Nie dam się, nie, do mnie chodź. Co? Teraz nie widzicie tylko HP odgeneruje. A już od razu jak zobaczył, że idę do sklepu, to... Do sklepu, przynajmniej jak się to powiedziałam. To sobie uciekł. Teraz szybko, refy i MRF-a. Odrobimy go, w zasadzie już go odrobiliśmy. No, już go odrobiliśmy. Spoko, damy radę. Spokojnie damy radę. W jaki sposób? Ale jak widać jest na jakiś sposób, nie są to jakieś pro drużyny. Tylko po prostu no, to jest easy, bardziej easy. Nikt mi tu chyba nie... Nawet nie naruszy, widzicie chyba na serii, nic bym się w Skywars gra. Dobra. Wow, taki sobot na ciebie dzisiaj. No, na szybko na spontanie. Ale to fajny odcinek z tego wyjdzie. To jest nasza ostatnia ręka już. Okej. Okay. 4-4-4-4 Iona. Nie wiem, może zbierać tego seta lepszego, co? Tak, bo na seta teraz zbieramy Iona. Teraz coś nie będzie lecieć w tym momencie. Na mnie. Myślę, że będę po prostu chodzić po tym samym co on, chyba nadal nie umiem grać, dobra. Dzięki właśnie takim odpałom, którzy nie umieją, to po prostu jesteś w stanie to wygrać. Włączyłem go skrótem przewodnym. Dobra. On nie za bardzo pomaga. Szósta, jeszcze siedemkę kupuję będę za naszym latem. To mam najlepszą klatę. Teraz zbieram z kolei na miecze, czy szarne z 3. Złoty. Spoko za narobić w grę. Już zostało 3 typów żółtych. Gra się toczy 9 minut. 10 minut. Jeszcze gry. Na Skywarsach tak szybko odcinki idą, no nie? A tutaj to gra się ciągnie. Już jest tam dłużej, tragicznie. Dobra. Albo nie. Spokojnie, nie zrywam. Mamy 4. Oni się tam jeszcze powytępiają. A ja w tym czasie się do kosza. Okej. Jeżeli chodzi o złoty miecz, to on jest w zasadzie najsłabszy z najsłabszych. Więc lepiej kupić to z takim z lepszym enchantem. Zadaję, że to nie za dużo, że zabiera. Zaledwie plus 4. Z tym sharpnessem to trochę więcej.
2, 3. Już mamy ten promieniec, mamy. No to teraz zbieramy tylko na F. Albo na podkę jest to health, dwójka. Dobra, zaryzykujemy z tą podką. Ten miecz sobie schował przez potencjalnie, żeby już się nie mylił. Zresztą. To jest właśnie... Dlaczego? I w sumie nie grają w głosu, no bo po prostu się długo ciągnie czasami, prawda? Dobra, mogę sobie to kupić. Ale widzieliście, bo ten robił jeden dysk, skoczył sobie tutaj na skałę i myślał, że jest to takie jakieś naprawdę. To było troszeczkę żałosne, ale dobra. Ty widać, że naprawdę po podstawówkach chyba naprawdę nie znają sobie gry w pedagogice. Pod koniec tam się rzuca jakiś czas, kończy się zazwyczaj. Wygląda... Wszystko, ale co nie za bardzo nie widzieliście, nawet po prostu później zdawało mi się tylko. Okej, okay, kupujemy jeszcze ten HL2, właśnie nie zdążę ją przełknąć przed śmiercią. Sześć, okej. Robimy sobie spokojnie kolejne refy. Już mamy 7. Co w miarę uporządkuję, żeby nie było tak, że przełączenie się ze sobą na sobą po prostu, że jeden ze sobą ma drugi tam, no wiadomo co chodzi, z pierwszego na dziewiąty na przykład. Nie, dobra, tak jakby dłużej będziemy trochę kawić, tak nie po dwa, przeradzę tak po sześć. Może. Ja teraz tak nie wygląda, taki pozorowy spokój. Tak ogólnie możemy sobie teraz trochę pogadać. Nikt nas nie atakuje. No na moim kanale właśnie tam widziałem, że trochę się zmieniło. A mianowicie dwie osoby mnie subskrybowały. Prawdopodobnie mogło to być z dwóch przyczyn. Albo wygasłem konta Google, bo były stworzone tymczasowo i nie były zarejestrowane. Albo po prostu coś mi się nie spodobało. Stworzyłem coś takiego na kanale, co mi się aż tak nie spodobało, że po prostu dali im słowa. Mogą to być ten, tak powiem, wykonany na Windows 98, który zresztą usunąłem. Remix Anamokera Alone. To mnie nie wyszło, ale coś się staram tam zrobić. Lepiej mi wychodzą booster, będę przy współpracy tam z Dolby Digital z oddziału we Wrocławiu w Polsce. Przy pomocy ich konsoli. Te boosty takich tych współczesnych piosenek. Tam tematy EDM, NCS i tak dalej. Niż ogółem kurczę, jakiś. Chociaż bym chciał zrobić remix, to nie będę myślał za syntezatory, bo syntezatory już się rzeczy dosyć staram, tylko za FL Studio się wezmę. FL Studio kiedyś się chyba mieli, szczerze mówiąc. Easy peasy. Teraz sobie czekamy, tak, albo się skończy, albo ktoś nas tutaj zaatakuje. Nie, może pójdziemy sobie na środek, tylko będę musiał, żeby wrócić, sobie wyciągnąć. Jeżeli mamy tam wybrać, co? Okej, ilo lock. Rezygujemy, bo wadajdzie. Mamy paszczyk na środek, także nie będę sobie mogę. Na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, co mnie po drodze spotka, ani kto mnie po drodze spotka. Jestem tylko na środku. Nie, ale ktoś się wybiera. Steve! Nie będzie powrotu. Dwa typy takie lepsze ode mnie. Trochę. Jeśli chodzi o seta, więc dobra. Unik orka. Na razie mnie nie zauważyli, ktoś jest mało do tu miejscu.
16 lewów, już mamy połówki staka. To i tak się wszystko zmarnuje, no cóż. Jeżeli jest znany, oczywiście. Ja zobaczę kogoś na radarze. Czy się poruszył tutaj w kierunku do mnie. Będę stał specjalnie tyłem. Czy ktoś sobie myślał, że nie mam z dwóch. Strategicznie trochę grać, chociaż gra się kończy za 3 minuty, także raczej... Zioła, zielony z GG. Także nie za dużo tutaj się zmienia, będzie remis moim zdaniem. Może ktoś tutaj chciał zaatakować, mogę tutaj trochę zniszczyć tego mostu. Chociaż tutaj tak bez sensu jest. Jednak jakby coś się murował, no to jest są większe szanse, że go... Dobra. Teraz zniszczymy już na fast break'u, żeby się nie bawić. Dobra. Chodzi o mnie fast break paket, ale dobra. No, możemy się przełączyć. Fast break, mode, paket. To jest tak zwany tryb dotykowy, tryb dotyku. W zasadzie dotykamy jednego klocka raz, a ona nam ginie. Dobra. Chyba już powoli będziemy kończyć. 2 minuty. 2 minuty plus tam jeszcze 10 sekund za końcowe odliczenie. Raczej już nic o nie ściągają. Utrzymaliśmy się do końca jakimś cudem. Możemy sobie jeszcze przerobić. Pod koniec to żelazo. 27 refów. Rekord tutaj to był niby stakarz chyba. Ktoś doszedł aż do tego. Na Bedworsach. To byłoby możliwe. Musiałbym cały czas przerabiać to żelazo na ref. Musiałbym ani seta robić, ani niczego, tylko cały czas ref. To byłoby możliwe. Okej, tak by the way, zaraz się zbliżymy do 50 minuty naszego odcinka. Okej. Aha, nie parzę z tą liczbę. Dobra, trójkę. Patrzcie, jak się do nas pcha. Oh, fuck. Wyłączamy fast breaka. Force wild. Myślę, że coś grają w taki sposób. Z łuków pewnie będą mnie cisnąć. Cicho. Zużymy. Damy radę. Łuk, dokładnie. Damy radę! Kurde! Ale nie, no spoko! Jak ty nas nie zniszczy, są ostatnie sekundy. Nie, fuck! Nie, on już jest tam na dole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, moje klocki, chodź moi. Wygraliśmy to. Nice, remis był. Yeah. Aż napiszę. Ho. To się nam udało. Widzicie, jaka jest ważna kwestia blogów? Jak szybko się je rozwala, dzięki temu, że położyłem tam warstwę tych trudniejszych, zajęło to im więcej czasu przygotowywania tego i dzięki temu wygraliśmy, trzymaliśmy się. No jest, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Początek był niefajny, ale zakończenie było dosyć bardzo, nawet dosyć pozytywne, no mogę tak to nazwać. Ogółem, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja już stąd wychodzę, raczej. A już nie, może jeszcze tam jeszcze. Przed panią numer rękę zagram. I zaraz mamy 50 minutę. Tak swoją drogą naszego odcinka za 5, za 3, 2, 1, 0, już jest 50 minuta. Okej. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, byłem. Było dosyć pozytywnie, tylko
pod koniec, tak powiem, najlepsze zostawiliście na koniec. No, jeżeli wam się odcinek podobał, możecie dać łapkę do góry, nie za... Oczywiście, nie zmuszam was, tak powiem, nie stoję wam nad łóżkiem w nocy. Znoszę, bo to się kierowano mi mówię, dajcie łapkę do góry. Tylko po prostu, jeżeli wam się podobało, to dajecie, a jeżeli, tak powiem, nie podobało wam się, to nie dajecie, a jeżeli lubicie twórczość, tworzę na swoim kanale, czyli tam muzyka, co jakiś czas inne tego, ale głównie Minecraft, reklamy serwerów i tak dalej, ale tam czasami zdarza się, że tam muzyka, że tam do laboratorium jest, chce ze mną współpracę, no i tak powiem, muszę jakąś muzykę tam testową, żeby tak powiem, testować ich produkty, ich konsole Dolby Digital, no. No i ogółem takie rzeczy tworzę na kanale, tam poradniki jakieś często również do spraw informatycznych. Jeżeli wam się podobają te tematy, lubicie te tematy, zasubskrybujcie mój kanał i będziecie dzięki temu mieli dostęp, no tak powiem, dostęp, tak to ujął. Będziecie mieli, tak powiem, aktualne, no będziecie mieli dostęp do moich aktualnych filmików, będzie wam wywalać na osi czasu, jak wchodzicie na youtube.com, to od razu na osi czasu wywali wam na przykład nieetyczny w życiu nowy filmik i tak dalej, i tak dalej. No. Ale jeżeli chcecie, żeby wam to wywalało, musicie nacisnąć obok subskrypcji dzwoneczek, no. Wiem, że wszyscy was męczą tymi subami, ja was do tego nie zmuszam, chociaż jeżeli nie lubicie ogółem, niekoniecznie moją osobę, chociaż jeżeli są mi tacy, to również możecie mnie subskrybować. Nie żeby faworka albo coś takiego, ale po prostu, no. Ogółem zwracam uwagę na każdego widza, pojedynczo, indywidualnie, na każdą subskrypcję. Każdy widz, to się wiąże z nim jakaś historia, no. Musimy o tym pamiętać. W tym przypadku mam tam około 67, miałem 69 widzów, teraz mam 67. I każdy z nich to jest jakaś osoba, która chce coś stworzyć na YouTube, albo po prostu oczekuje pomocy, którą ja jej wyświadczam. Dobra, nie będziemy przedłużać już. Kończymy nasz odcinek tutaj. Trafiłem tylko raz na Skywarsach, ale to był przypał. Chociaż drugi raz na PvP też trafiłem. Pamiętajcie, jeżeli chcecie cheatować na GZ2, już wam mówię, jak macie cheatować. Jeżeli macie Killaurę, używacie cheatów, takich jak na przykład Notus lub Huzuni. W przypadku Nodusa mamy konsolę ręczną. Naciskamy klawisz U. Wywala nam u gry konsolę ręczną. Minecraft. Tutaj. O. Dokładnie. Mamy konsolę ręczną i w tej konsoli wpisujemy sobie nazwę cheatu jakiegoś i tak dalej. No to w tym przypadku będzie na przykład Killaura, to u mnie się nazywa Forcefield. Jeszcze mam drugą aurę, która się nazywa Aimbot. To jest to, co mi się kojarzy. I tutaj mamy tryb, mode. I tutaj wybieramy, zamiast mob, jakbyśmy wybrali mob, to by nas zbanowało, bo Killaura na GC2 działa tak, że wywala nam takie różne mobki. Szkielety, zombiaki, głównie szkielety to są w takich zbrojach skórzanych. Jeżeli uderzymy jakiegoś jednego z tych szkieletów, no to nas przenosi do klatki albo banuje, zależy. Do więzienia tak zwanego nas przenosi i tam mamy obraża. Cheatowałem i tak dalej, byłem. No. Wiecie co tam jest napisane na Skywarsach? Jeżeli ktoś był w tej klatce? No to takie. No i właśnie mamy trzy tryby. Pierwszy to jest player. I jeżeli nie chcecie zostać zbanowani na GC2, ustawiacie Killaurę na player. Player. Force fight mode player. Tu się wam to nie podświetli, ale to już jest domyślnie. I teraz, jak odpalicie sobie aurę, to nie pokazuję wam przy niej, że jest Force Fight Player, ale jest jeszcze druga aura, jest też Aimbot. Aimbot, i tutaj jest tryb modem, i tutaj tak samo macie Player, Mob, Bot. I tutaj tak samo, wybieracie sobie Player, Player. Tutaj nie wiem, jaki mam skrót ustawiony klawiszowy, nie pamiętam już na aimbota, bo go rzadko używam, więc po prostu włączam sobie jego komendę. I mamy aimbota player tryb ataku ustawiony. Jak widzicie, działa skutecznie. Teraz wyłączam naszego aimbota, ja zazwyczaj używam Frostfielda. Dobra.
Na razie ogłębszy odcinek Wam się podobał. Możemy już wrócić do pełnego ekranu. Rzeczywiście już jest godzina 1:15, jest sobota, była sobota. I ten 6 dzień tygodnia. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam Was, tak powiem, miło i serdecznie. Mam nadzieję, że spędziliście miłą sobotę. Chyba że oglądacie mnie w poniedziałek, no to sorry, mam nadzieję, że miło spędziliście poniedziałek, chociaż nie mogę tak powiedzieć, bo poniedziałki nigdy nie są miłe, uwierzcie mi w to, nigdy nie są miłe poniedziałki, aczkolwiek moje. Zależy co robicie w poniedziałek. Ale zazwyczaj znając Was, to pewnie idziecie sobie do gimnazy, czy tam do szkoły ogółem mówiąc, no i... jestem luj zmęczony. Nic nie rozumiem z lekcji i jak widzicie tak już nie jest temat, aura nas nie wyłapała i jesteśmy czyści. W sumie nawet mam aurę wyłączoną, no to nic dziwnego. Dobra. Już nie będę przedłużać, jak to ja żegnam się naprawdę po kilka razy, bo mam, tak powiem, dużo do powiedzenia. O, kolejny typek mnie zauważył. Znasz Lechu? Znam z arenki. Wszyscy normalnie za mną latają, patrzcie, normalnie, ło. Mam kurczę swoich fanów z przedszkola, ten mi nawet shiftuje. Da agent ciacho. Nie, dobra, idź zboczeń. To kim jest? To człowiek okształtny. Grażymy. Tak, fajnie to napisane. Dobra, już nie będziemy przedłużać, kończymy ten odcinek. Och, dobrze mi, wiedziałem, że o to chodzi. No to teraz robimy dramę. Mam za duże branie tu. I kto to mówi? Nie, twoja matka, aha, pojechał mi. Dobra. On homo i hetero. Odezwał się specjalista. Dobra. Kończymy już ten odcinek. Nie będziemy z tą podstawówką obcować. Dobra, nie będę oczywiście, jak powiem, ludzi oceniać podstawówkę, tak jak to zrobił Jarosław Kaczyński, jeśli ktoś się interesuje polityką, on tam oceni Polacy pierwszego sortu, Polacy drugiego sortu i tak dalej, ten gorszy drugi sort i tak dalej. Ja tego nie będę robić po prostu. Chociaż są różne poziomy, ale dobra. Ale jestem na poziomie teraz w zasadzie licealnym, pierwszej licealnym. Dobra. To już kończymy ten odcinek, już żegnam się trzeci raz, naprawdę. Mam tyle do gadania po prostu, że szkoda gadać. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę, wiem, powtarzam się. Nie musicie, możecie. Jeżeli Wam się oczywiście podobał, jeżeli Wam się nie podobał, to zostawicie również łapkę w dół, chociaż... Nieprzyjemnie się czuję, jak mam łapki w dół po godzinie, chociaż muszę się liczyć z głosami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. No cóż, takie życie. Dobra, to żegnam się z Wami. Cześć! Do kolejnego odcinka, to już jest chyba czwarty, proszę daję. U mnie to jest normalne, spoko. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!